Wielkimi krokami zbliża się 14. Dziękczynienie w rodzinie, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie. Bo jak co roku w Toruniu, także w najbliższą sobotę będzie zarówno coś dla ducha, jak i dla ciała. Wszystko z myślą o wielkiej rodzinie Radia Maryja, której członkowie rozsiani są po całym świecie. Telewizja Trwam, nasz dziennik, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II czy Park Pamięci. To dzieła powstałe przy Radiu Maryja. Radiu, które ma w sobie wielką siłę. Radio Maryja daje mi taką moc. Ja jestem taka dlatego pogodna, uśmiechnięta, otwarta na innych ludzi. Ja bardzo dużo z tego czerpię. To jest najważniejsza rzecz w życiu dla mnie. To jest dzięki temu radiu my żyjemy. Wiemy, co się dzieje. Funkcjonowanie tych wszystkich dzieł i wielu innych nie byłoby możliwe, gdyby nie ona. Jedna wielka rodzina Radia Maryja, za którą w najbliższą sobotę organizowane jest szczególne dziękczynienie, mówi ojciec Piotr Detlaff. Kochani, przed nami wielkie wydarzenie. 14. Dziękczynienie w rodzinie. Spotykamy się w Toruniu 6 sierpnia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Nie może zabraknąć Ciebie, nie może zabraknąć tych wszystkich, którzy kochają Pana Boga i Ojczyznę. O szczegółach dziękczynienia mówi kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12. Biskup ordynariusz tego miejsca, biskup Wiesław Śmigiel, będzie sprawował Eucharystię. I to jest pierwsza sobota miesiąca, więc o 17 nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi z procesją, z Najświętszym Sakramentem, z relikwiami świętych i z figurą Matki Bożej. Więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i mieszkańców Torunia, okolic, ale całą Polskę i nie tylko. Kto tylko może, przybywajcie i dziękujmy razem Panu Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Dziękczynienie w rodzinie to prawdziwa uczta, zarówno dla ducha, jak i ciała. Program na ten dzień jest bardzo bogaty, także pod względem kulturalnym. Po uroczystej Eucharystii w amfiteatrze na scenie nad wodą odbędą się wspaniałe koncerty. Usłyszeć będzie można także akcenty ukraińskie. Oprócz tego szereg innych atrakcji. Na najmłodszych czeka specjalne miasteczko nauki i zabawy, przygotowane przez Państwową Straż Pożarną, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Piętak. Będą tam samochody pożarnicze, będą tam ćwiczyły grupy ratownictwa wysokościowego, ratownictwa technicznego, będzie symulator pożarowy, taki domek, gdzie dzieci będą mogły nauczyć się, dowiedzieć i zobaczyć, czego nie robić w domu, żeby nie dochodziło do pożaru. Przyjedzie zabytkowy pojazd, przyjdzie też jakiś nowoczesny pojazd, może kład, na którym dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcia. Będziemy tam dla ludzi, będziemy też informować o tym, jak bezpiecznie spędzać wakacje. Na parkingu przy sanktuarium na pielgrzymów tradycyjnie już będzie czekać miasteczko zdrowia, w którym zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami.